Witam Państwa ze studia przy ulicy Floriańskiej. Są to wiadomości telewizji Imperium. W tym wydaniu Gliwiczanko zadbaj o swoją formę i bezpieczeństwo, francuski miesiąc w bibliotece, w ramach którego poznamy bliżej międzynarodowy projekt 7 miliardów innych, a na koniec przekonamy się, co łączy dywan z matematyką. Agnieszka Chlewicka-Bac, zapraszam. Centrum Ratownictwa Gliwice wspólnie ze Strażą Miejską organizuje 21. edycję bezpłatnego kursu samoobrony dla mieszkanek Gliwic. Celem kursu jest zwiększenie poczucia bezpieczeństwa wśród kobiet, a także przyswojenie użytecznych zachowań w sytuacjach zagrożenia oraz nabycie podstawowych umiejętności obronnych. Zajęcia będą się odbywały w poniedziałki i czwartki w godzinach wieczornych w Zespole Szkół przy ulicy Warszawskiej. Zapisy na kurs rozpoczną się 21 stycznia. O przyjęciu zadecyduje kolejność zgłoszeń. Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie Centrum Ratownictwa albo pod numerem telefonu podanym na dole ekranu. Podejrzenia funkcjonariuszy Wydziału Dzielnicowych Straży Miejskiej jakiś czas temu wzbudził jeden z gliwickich sklepów zajmujących się sprzedażą wyrobów kolekcjonerskich. Strażnicy podejrzewali, że w lokalu mogą być sprzedawane substancje psychoaktywne, zagrażające życiu i zdrowiu, dlatego zwrócili się o pomoc do Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Gliwicach. Dzięki czujności funkcjonariuszy w wyniku kontroli inspektoratu zabezpieczono groźne substancje. W Bibliotece Miejskiej trwa właśnie francuski miesiąc. We wszystkich filiach literatura francuska trafi na specjalne półki. Będzie także możliwość spotkania Johanna Mortiera, który już jutro w Bibliotece Centralnej przy ulicy Kościuszki opowie o swoim kraju. Będzie to także okazja do porozmawiania o ciekawym międzynarodowym projekcie 7 miliardów innych. Przez kilka lat 20 operatorów przemierzyło ponad 80 państw w poszukiwaniu innego. Przeprowadzono prawie 6 tysięcy wywiadów, także w Polsce. Pytano o miłość, lęk, rodzinę. Nagrania zaprezentowano w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Tam też można było udzielić swoich odpowiedzi, podzielić się myślami i marzeniami. Przede wszystkim chciałabym przekazać to, że każdy z nas jest inny, każdy jest różny, ale dzięki temu jesteśmy wyjątkowi. Cały czas chodzi mi po głowie, że chciałabym, żeby ludzie nie oceniali innych na podstawie pozorów. Bardzo bym chciała podziękować każdemu, kto pozostaje otwarty, kto potrafi słuchać drugiego człowieka i mieć po prostu oczy i uszy i przede wszystkim chyba gdzieś, jakkolwiek to zabrzmi, po prostu serce otwarte i umysł otwarty na drugiego człowieka. Jest to prośba płynąca trochę z doświadczenia ostatnich miesięcy. Brzmi ona: patrzmy sobie w oczy i uśmiechajmy się do siebie na ulicach i w metrze. Spróbujmy też czasami z takiej rutyny dnia wyrwać się jakimś tanecznym krokiem i generalnie inspirujmy się, dzieląc tym, co nas fascynuje, co sprawia nam radość, bo tym sposobem możemy komuś zrobić dzień. Jesteśmy tacy sami jak oni. Ja myślę, że wszędzie, na całym świecie ludzie słowo miłość definiują tak samo. I oczywiście możemy mówić o tym, że są z różnych kultur i że myślą różne rzeczy o wielu aspektach, ale miłość to jest takie słowo, które na pewno wszędzie rozumiane jest tak samo. 40 lat mojego życia nauczyło mnie jednej rzeczy, że ludzie za często odkładają wszystko na później i w ogóle nie myślą o tym, że życie się kiedyś skończy, że to wszystko dzieje się tylko tu i teraz. Ja nie mówię, żeby nie mieć planów, ale odkładanie wszystkiego na później jest totalnie bez sensu, bo później to albo nam się nie chce, albo nam się nie uda. I jakbym mógł wszystkim ludziom coś powiedzieć, to żeby bardziej starali się żyć tu i teraz. Cieszyć się najzwyczajniej w świecie, nie zajmować się problemami innych ludzi, nie dumać nad polityką, nad tym, nad tamtym, bo i tak nad tym wszystkim nie mamy kontroli, a życie przeciekamy przez palce. Życzę wszystkim, to znaczy całemu światu, uśmiechu. Takiego, jakiego ja mam teraz na buzi, albo też innego, w związku z tym, że każdy jest inny, każdego uśmiech będzie inny i
życzę jak najwięcej powodów do tego uśmiechu. Chciałabym, żeby każdy uwierzył w tą moc, jaką ma w sobie. Bo jeśli uwierzymy w to, co możemy dać innym, co możemy stworzyć dzięki wierze w siebie, to na pewno będziemy szczęśliwi. A przecież o to chodzi. Bądźcie dobrej myśli. Będzie dobrze. Co ma wspólnego dywan i matematyka? I jak się okazuje, bardzo dużo. Dziś na Politechnice Śląskiej w Centrum Edukacyjno-Konferencyjnym odbył się wykład podsumowujący pewien międzynarodowy projekt. Dzisiaj mamy wykład podsumowujący Sierpiński Carpet Project, czyli projekt, w którym układamy duży dywan Sierpińskiego. Celem zapoznania zebranych z tajnikami geometrii fraktalnej. Jesteśmy na podsumowaniu tej części projektu Sierpiński Carpet Project. Bierzemy udział już od jesieni, kiedy to zarejestrowaliśmy się. Tym takim głównym elementem była budowa tego fraktalu, który właśnie tutaj za nami się prezentuje. To jest fragment tego najpotężniejszego fraktalu, który będzie składany wiosną na Politechnice Śląskiej, a później już w Hiszpanii podsumowanie światowe projektu. Jesteśmy zaszczyceni, że w tak niesamowitym przedsięwzięciu możemy brać udział. Najpierw żeśmy sobie przygotowali informacje na ten temat, były wykłady różne, a później żeśmy sklejali w klasach i złożyliśmy w jeden wielki dywan. No i teraz przyjechaliśmy, żeby z całej Polski złożyć dywan. To jest takie ciekawe, że z jednego kwadrata idzie stworzyć tak dużą ilość dalej widocznych, że tak powiem, kwadratów. Dywan Sierpińskiego to zapewne nie chodzi o taki fragment zrobiony z tkaniny jakiejś, który sobie położymy na przykład w przedpokoju, pewnie chodzi o coś innego. O co? Tak, to jest taki twór geometryczny, wymyślony przez Wacława Sierpińskiego, a właściwie przez jego doktoranta 3 lata przed opublikowaniem, Stefana Mazurkiewicza. I jest to pewien taki bardzo specyficzny twór geometryczny, który cechuje się przede wszystkim samopodobieństwem, czyli małe fragmenty są podobne do większych i tak dalej w nieskończoność. No i ma wiele ciekawych właściwości, na przykład takie, że ten dywan nie posiada powierzchni. Chłopców już pytałam o względy, nazwijmy to czysto teoretyczne, a teraz dziewczyny zapytamy o praktykę. Czy chciałybyście mieć taki dywan w domu? Myślę, że tak. To jest ładny i ciekawy. Taki nietypowy. A czy kto decydował o doborze kolorystycznym? Od razu był dano nam kolory. My nie wybieraliśmy. Jak wam się takie zajęcia podobały? Bardzo fajne, ciekawe. Dużo się dowiedziałam. No i naprawdę to cieszę się, że teraz tutaj jestem. Wielki finał. Dzień Sierpińskiego na Politechnice Śląskiej. I to wszystko w czwartkowych wiadomościach Telewizji Imperium. Przypominam, że wyniki naszej codziennej pracy można śledzić w sieci kablowej Imperium Telekom oraz przez internet. Nasz adres to tvimperium.pl. Po serwisie sport i prognoza pogody na piątek. Dziękuję za dziś i życzę spokojnego popołudnia.